Dzień dobry Państwu. Dziś jako posłowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jako posłowie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o godzinie 9 zaczynamy kontrolę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związaną z katastrofą ekologiczną na Odrze. Wszyscy Polacy od kilkunastu dni śledzą dramatyczne wydarzenia dotyczące stanu jednej z naszych największych rzek, rzeki Odry. Wiemy, że sprawa zaczęła się ponad 3 tygodnie temu, wtedy pierwsze informacje do działów, do instytucji administracji rządowej docierały. Jednak państwo nie zadziałało. Widzimy brak konkretnych działań ze strony administracji państwowej. Widzimy, że mimo tego, że upłynęło ponad 3 tygodnie, nadal nie znamy przyczyn zatrucia rzeki. System zarządzania kryzysowego nie działa. Za całość funkcjonowania państwa, aparat wykonawczy państwa, czyli rząd i podległe instytucje, odpowiada premier Rzeczypospolitej. I dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby wyjaśnić tę sprawę, dowiedzieć się, dlaczego organa państwa nie zadziałały na czas, kiedy podjęły działania, jakie to są działania i dlaczego nie przynoszą skutków. Ja mam dziwne wrażenie, obserwując konferencje prasowe, czy premiera, czy wczorajszą konferencję ministrów, że przedstawiciele rządu uśmiechają się, wypowiadając słowa, że badania dotyczące powodów tej klęski nie przyniosły żadnego rozstrzygnięcia. Sprawiają wrażenie zadowolonych, że nie znamy przyczyn tej klęski. To jest zachowanie skandaliczne, które sprawia, że nie mamy zaufania do rządu, nie mamy zaufania do ministrów, nie mamy zaufania do instytucji kierowanych przez obecną władzę. Chcemy sprawdzić i powiedzieć obywatelom, jak rzeczy się mają. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan poseł Grabiec, 3 tygodnie bierności państwa, 3 tygodnie nic nie robienia przez najważniejszych urzędników w państwie polskim. Dowiadujemy się właściwie najwięcej o tym, że wszyscy są rozjechani, wszyscy są na urlopach. Ale chcemy bardzo jasno powiedzieć, bo dziś jesteśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dlatego, żeby sprawdzić dwie hipotezy. Pan premier Morawiecki twierdził, że dowiedział się o katastrofie nad Odrą 9 bądź 10 sierpnia. Więc są dwie możliwości. Albo Morawiecki, jak ma to w zwyczaju, znowu kłamie, wiedział i przez 2 tygodnie bagatelizował problem. Albo państwo kompletnie nie działa. Albo wojewodowie, cały system zarządzania bezpieczeństwem w państwie po prostu nie działa. To są dwie równoległe hipotezy. Chcemy zobaczyć, czy w KPRM-ie są jakiekolwiek ślady tego, że KPRM był informowany o tym, co się dzieje. Bo tak jak powiedziałem, albo Morawiecki kłamie, albo doprowadził państwo do ruiny. To są tylko dwie możliwe alternatywy. Obie są kompromitujące dla Morawieckiego. Obie powinny doprowadzić do szeregu dymisji. Na pewno, i to mogę państwu obiecać, to możemy państwu obiecać, nie zostawimy tej sprawy tak, że skończy się na dymisjach 2 mało ważnych urzędników, a nie będzie odpowiedzialności politycznej za katastrofę, którą już teraz ekolodzy określają jako 2. największą po elektrowni atomowej w Czarnobylu. Po prostu tej sprawy nie zostawimy, bo ono pokazuje niemoc państwa. A ta niemoc państwa w czasach tak niebezpiecznych jak dziś to jest czymś, co stwarza zagrożenie. Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Polaków. Ten rząd pana premiera Morawieckiego dziś jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia Polaków. Przy okazji sprawdzimy, czy ktoś w kancelarii premiera pracuje, czy wszyscy są na wakacjach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.